Witam serdecznie na kanale Efezjan 612. Na początku chciałam przeprosić, ponieważ dzisiejsze nagranie miało dotyczyć nękań demonicznych, nawiedzeń nocnych. Jednak ze względu na to, że nie dostarczono mi jeszcze nagrań osób, które chciały się podzielić swoimi relacjami, chciały o tym opowiedzieć w paru zdaniach, muszę odłożyć ten temat na późniejszy czas. Chciałabym, aby te nagrania, które dotyczące tego tematu, były ciekawsze do wysłuchania. Ze względu na to, że posiadam już jakieś materiały na temat aniołów, postanowiłam kontynuować ten temat. Mam nadzieję, że będzie to uzupełnienie do ostatniego nagrania i będzie jakoś znośne w słuchaniu. Anioły są fascynującymi bytami, ale wciąż stanowią wielką zagadkę i tajemnicę. Ludzie zaczęli im nadawać różne imiona, przypisywać im różne atrybuty i cechy. Miało to pomóc, aby lepiej zrozumieć ich anielską naturę, aby porównać ją do w jakiś sposób ludzkiej egzystencji. Zaowocowało to tym, że powstała taka nauka jak angeologia. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że ludzki rozum nie jest w stanie przeniknąć tych duchowych prawd na temat aniołów. A ostateczne rozwiązanie tej zagadki przyjdzie nam poznać dopiero po tej tak zwanej drugiej stronie. O aniołach zaczerpnąć wiedzę możemy z wielu świętych ksiąg. Warto podkreślić, że nie są one obecne jedynie w religii chrześcijańskiej. Od tysięcy lat istoty niebiańskie pośredniczące między rzeczywistością stworzoną a rzeczywistością boską pojawiały się pod różnymi imionami i postaciami w wielu religiach, mitologiach i filozofiach. Obdarzone rozmaitymi atrybutami i cechami miały strzec, chronić, sądzić i uzdrawiać ludzi. Istoty podobne do chrześcijańskich aniołów występowały między innymi w starożytnym Egipcie, w Mezopotamii, Azji Mniejszej oraz w religiach Dalekiego Wschodu, takich jak brahminizm, buddyzm czy hinduizm, w mitologii chińskiej oraz kulturach Ameryki prekolumbijskiej. Pierwsze wzmianki na temat postaci aniołów możemy odkryć w religiach Mezopotamii, gdzie każda istota boska miała swoich heroldów. Były to uskrzydlone stworzenia wstępujące z niebios na ziemię i pełniące funkcję posłańców. Z kolei w astrologii babilońskiej ciała niebieskie pojmowano jako istoty żyjące. Czczono bóstwa siedmiu planet. Istniały tam też bóstwa lokalne, będące pełnomocnikami najwyższego, można powiedzieć, Boga. Były one opiekunami miast, grup i osób. U Babilończyków żywa była idea bóstw opiekuńczych przypisanych każdemu człowiekowi. Nadnaturalnych istot, które wstawiały się za człowiekiem u bogów, a opuszczały go, jeśli źle postępował. Istoty te wracały i wybaczały mu, jeśli wyrażał skruchę. I bardzo interesujące w wierzeniach babilońskich jest to, że występująca w Starym Testamencie nazwa cherub, cherubin, jest tak naprawdę zapożyczeniem z wierzeń babilońskich. Asyryjski cherub to był duch opiekuńczy, który był przedstawiany na płaskorzeźbach bram i pałaców. Jak wyglądał cherub? Posiadał on skrzydła, ludzką twarz i ciało byka. Wierzono, że cheruby stawiają się za człowiekiem u Bogu. Myślę, że to też jest bardzo interesujące,
ich opis, ich wygląd, trochę człowiek, trochę zwierzę. I też nam oczywiście może to przypominać istoty, o których opowiadałam w poprzednim nagraniu, które też miały przerażający wygląd. U Persów, jak wspomniałam w poprzednich nagraniach, świat duchowy podzielony był na dwie części, według dwóch przeciwstawnych sił, dobra i zła. Władca dobra również był otoczony pewną kategorią istot boskich, które mu pomagały, które można porównać do aniołów. Były one nazywane, nie wiem jak się to dobrze czyta, ale można powiedzieć prawasi. Również w hinduizmie występowały opiekuńcze istoty duchowe, które przypominają aniołów stróżów. Buddyzm i brahminizm głoszą wiarę w liczne stworzenia pośrednie, przyjacielsko lub wrogo nastawione do człowieka. W starożytnym Egipcie duchami opiekuńczymi świątyń i pałaców były sfinksy. Rzadszą odmianą były sfinksy uskrzydlone. Myślę, że właśnie ciekawy jest ten motyw, że jakieś istoty, które czuwają nad nami, są blisko. W wielu religiach przedstawiane są jako postacie uskrzydlone. W religiach animistycznych Afryki, Azji, Oceanii, gdzie wspólną cechą była wiara w najwyższego Boga, również ten Bóg miał według ich wierzeń lokalnych do dyspozycji swoich wysłanników lub reprezentantów. Anioł w islamie był odzwierciedleniem Boga, objawiał Jego miłosierdzie. Islamskie anioły to malaika, posłańcy. Są oni strażnikami rodzaju ludzkiego, zapisującymi jego czyny. Tradycja głosi, że są one uformowane ze światła, jak szatan, iblis. A wszystkie demony oraz dżiny stworzone zostały z ognia. W całym Koranie nie znajdziemy jednak fragmentów opisujących stworzenie aniołów. A ponieważ ogień i światło są ze sobą blisko powiązane, wyznawcy islamu tłumaczą, że tylko Allah zna prawdę na temat ich powstania. Imiennie Koran wymienia 7 archaniołów, w tym 4 przyjaciół Allaha: Gabriela, Michała, Rafała i Azraela. Michał jest dla nich mistrzem mądrości, Gabriel aniołem objawień, Rafał aniołem uzdrowienia, a Azrael jest aniołem, który zadmie w trąbę w dniu zmartwychwstania. Wiele osób zastanawia się nad tym, jak wyglądają aniołowie, jaki jest ich wygląd. W Biblii aniołowie objawiają się w dwóch konwencjach. Po pierwsze, według konwencji realistycznej, zazwyczaj są to młodzi mężczyźni, z reguły silni, urodziwi i wytwornie ubrani. Mają na sobie białe lniane szaty, suknie często przepasane złotym pasem na piersiach. W dłoniach trzymają różne przedmioty: miecz, laskę, łańcuch, kadzielnicę, czaszę gniewu, trąbę czy koronę. Według konwencji symbolicznej opisuje się ich jako płomienie, błyskawice, światło, dymy, ciało jaśniejące, oślepiające blaskiem, fantastyczne uskrzydlone istoty o ludzkich i zwierzęcych twarzach, na przykład 6-skrzydlate serafiny u Izajasza, 4-skrzydłe cherubiny o 4 twarzach u Ezechiela. Czasem przypominają wykute z brązu, miedzi lub spiżu ruchome posągi, wydają osobliwe odgłosy. Pojawienie się tak niezwykłych istot zawsze u człowieka wywołuje wielki lęk.
Historie związane z aniołami znajdują się zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Tak naprawdę tych wątków jest tak wiele, że zabrakłoby mi czasu, aby poruszyć je wszystkie. Aniołowie byli posyłani do dzieci Bożych z poselstwem łaski i miłosierdzia. Bardzo dużo objawień anielskich można odnaleźć w życiu Abrahama. Jego historia jest naprawdę bardzo ciekawa. W rozdziale 18 Księgi Rodzaju czytamy: Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre. Spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie, a oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie mijać Twego sługi. Abraham w ten sposób zaprosił do swojego domu trzech nieznajomych, których ugościł. Jeden z nich na koniec oświadczył mu: O tej porze za rok wrócę do Ciebie. Twoja żona zaś, Sara, będzie miała wtedy syna. Tak naprawdę Abraham nie wiedział, kto mu to mówi. Nie wiedział, czy ma w ogóle wierzyć w takie słowa. Nie wiem czemu, ale część teologów utożsamia obych gości z bardzo znanymi aniołami, czyli że do Abrahama tak naprawdę przybył Michał, Gabriel i Rafał. Anioły czuwały również na dzieckiem Abrahama, które począł on ze swoją niewolnicą Hagar. W rozdziale 21 Księgi Rodzaju czytamy: Bóg usłyszał jęk chłopca i anioł Boży zawołał na Hagar z nieba: Cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Stań, weź chłopca i weź go za rękę, bo uczynię go wielkim narodem. Jest to naprawdę niesamowite ze względu na to, że Hagar jako niewolnica oczywiście mogła, ale nie musiała praktykować religii swojego pana. Więc z tej historii wynika, że osoby, które nie wierzą w Boga chrześcijańskiego, bądź może są innego wyznania, również są otoczone w jakimś stopniu opieką Bożą. Oczywiście historia Abrahama jest bardzo ciężka, bo chyba każdy zna ten wątek z Pisma Świętego, że w pewnym momencie Bóg zażądał od niego krwawej ofiary z jego syna, tego, na którego on czekał. Była to ciężka próba i wiele osób przestaje już w tym momencie czytać Pismo Święte, bo uważają Boga za psychopatę. I chciałabym podkreślić, że tak naprawdę w tamtych czasach, według historyków, nie było to tak do końca nic niezwykłego, ponieważ ludy pogańskie, aby obłaskawić swoich bogów i zyskać ich przychylność, składały ofiary, na najczęściej ofiary ze swoich bliskich, ponieważ według ich wierzeń były to ofiary najlepsze. Oczywiście Abrahamowi wtedy ukazał się anioł, który powiedział mu, aby on nie robił krzywdy swojemu chłopcu, swojemu dziecku, i złożył ofiarę z baranka, który tam się niedaleko znajdował. Aniołowie interweniowali naprawdę wiele razy w różnych historiach postaci biblijnych. Interweniowali, kiedy trzeba było uratować sprawiedliwego Lota przed zagładą w ogniu, do Eliasza, gdy był bliski śmierci z powodu głodu i wyczerpania na pustyni, do Elizeusza z wozami i końmi ognistymi, okrążając małe miasteczko, w którym był otoczony przez swoich wrogów. Byli posłani do Daniela, gdy szukał on boskiej mądrości na dworze pogańskiego króla i gdy został wrzucony za karę do lwiej jamy. Aniołowie zostali posłani do apostoła Piotra, skazanego na śmierć w więzieniu Heroda, do więźniów Filipii, do Pawła i jego towarzyszy podczas burzliwej nocy na morzu, do Korneliusza, aby otworzyć jego serce na przyjęcie Ewangelii,
do Piotra, aby wysłać go z poselstwem zbawienia do pogańskiego cudzoziemca. W ten sposób lud pański, wystawiony na nieustanną złośliwość i zwodniczą moc księcia ciemności, a także będąc w stanie bezustannej wojny z siłami zła, ma zapewnioną nieprzerwaną opiekę aniołów bożych. Każdy naśladowca Chrystusa posiada swego anioła stróża. Ci niebiańscy strażnicy ochraniają sprawiedliwych przed mocą złego. Przyznał to sam szatan, gdy rzekł, możemy przeczytać właśnie w Księdze Hioba w 1 rozdziale, gdy szatan mówi, czy za darmo Hiob tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Zbawiciel, przemawiając do tych, którzy uwierzyli w niego, powiedział: baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jest to opisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18. Aniołowie Boży są wokół nas cały czas. Obserwują nas, zapisują nasze czyny. Są posyłani, aby nam pomagać, aby strzec naszych kroków i ratować nas przed tysiącami niebezpieczeństw. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Warto dziękować za każdy dzień, gdy nie wydarzyło się nic złego. I wiem, że wiele osób powie, no dobra, ale są osoby wierzące, które giną, które zostały zamordowane. I co ty mi chcesz na ten temat powiedzieć? Gdzie była opieka Boża? Ale ja wtedy mówię tym ludziom, że to nie na tym świecie jest nam obiecany raj. Tutaj każdy z nas ma wypełnić swoją misję. Ta misja nie znaczy zawsze takiego typowego, szczęśliwego życia w gronie rodziny, ponieważ każdy z nas został posłany do czegoś innego. A śmierć, nawet tragiczna, tak naprawdę, jeśli człowiek jest blisko Boga, nie jest ostatecznym końcem. A jeśli ktoś nawet zginął tragicznie, ale był blisko Boga, to tak naprawdę zwyciężył, bo przy powtórnym przyjściu Chrystusa zmartwychwstanie. W Nowym Testamencie możemy znaleźć wiele wzmianek na temat udziału aniołów w życiu Jezusa Chrystusa. Podczas narodzin Mesjasza rozbrzmiał anielski śpiew. Chwała na wysokościach Bogu, na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Jest to napisana historia w Ewangelii Łukasza w rozdziale 2. Anioł ostrzegł również Józefa we śnie. Gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukać dziecięcia, aby je zgładzić. Józef nic nie wiedział o grożącym Jezusowi niebezpieczeństwie. Dopiero anioł we śnie rozkazał mu uchodzić z dzieckiem i jego matką. Po paru latach wezwał go stamtąd do powrotu. Jest w Biblii napisane w Ewangelii Mateusza: a gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. Aniołowie posługiwali Jezusowi na pustyni po 40 dniach, kiedy był on kuszony przez szatana. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 4 jest napisane: wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.
Aniołowie umacniali również Jezusa w agonii. Jezus według zwyczaju udał się na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także jego uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem. Upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w rozdziale 22. Również anioł przy grobie Jezusa Chrystusa obwieścił kobietom dobrą nowinę o jego zmartwychwstaniu. Myślę, że nikt z nas tak naprawdę nie powinien wątpić w istnienie aniołów. Wzmianek na temat ich działania w Biblii oraz innych świętych księgach jest naprawdę bardzo dużo. Na koniec chciałbym opowiedzieć o różnych historiach, czy to zasłyszanych, czy to przeczytanych w różnych książkach na temat aniołów, odnośnie ich niesamowitego działania i ich interwencji. Były nawrócony bokser Earthquake Kelly, który prowadzi kanał na YouTubie, w swoim świadectwie, które jest naprawdę niesamowite, jeśli ktoś zna angielski, bardzo zachęcam do wyszukania tego kanału i zapoznania się z jego historią. A więc Earthquake Kelly w swoim świadectwie opowiadał o tym, że jego rodzina była bardzo mocno zaangażowana w czarną magię. Jego ojciec praktykował wudu. Chłopiec bardzo wcześnie zaczął zażywać narkotyki i uprawiać magię. Potrafił przywoływać demony i wychodzić z ciała. Dzięki praktykom magicznym osiągał różne cele, ponieważ szkodził różnym ludziom. Pewnego dnia na ulicy nie spodobała mu się grupa chrześcijan i postanowił rzucić na nich czar. Przywołał do siebie złe byty i wydał im rozkaz, aby ci, których spotkał na drodze, zginęli. Demony jednak do niego wróciły i powiedziały, że niestety, ale tym razem nie mogą im zaszkodzić. Chłopak się wściekł i nie mógł w to uwierzyć, ponieważ dotąd wszystkie jego zaklęcia, czary były skuteczne. Postanowił więc zobaczyć, dlaczego te byty, tak dotąd mu posłuszne, teraz odmówiły i powiedziały, że nie mogą im zaszkodzić. Nie rozumiał tego kompletnie, więc wyszedł z ciała astral, oczywiście użył techniki OOB i podążył w stronę ulicy, gdzie ujrzał tych mężczyzn, chrześcijan. Przeraził się, ponieważ przy tej grupie chrześcijan zobaczył wielkiego anioła z mieczem w ręku, który ich chronił. Wszystko odbywało się to oczywiście w sferze niewidzialnej. Chrześcijanie ci nawet nie mieli świadomości, że tak wielka siła i moc czuwa przy ich boku. W historii opowiedział mi znajomy pastor, który tak na marginesie robił ze mną modlitwę o moje uwolnienie od grzechu przodków. Kiedyś oczywiście podzielę się tym. Więc pastor ten, kiedy był młodym chłopakiem, bodajże w okresie studiów, miał wieczorem gdzieś jechać pociągiem. Była późna pora, znajdował on się na dworcu. Pociąg jednak czy uciekł, czy on go przegapił, no ale ten pociąg po prostu nie przyjechał. Pastor wtedy nie miał przy sobie większej ilości pieniędzy, aby móc wynająć sobie nocleg. Zmartwił się tym, że noc będzie musiał spędzić na ławce na dworcu. Zasmucił się i pomodlił, aby Bóg mu pomógł. Po paru minutach pojawił się przy nim starszy mężczyzna, który wyglądał na portiera.
podszedł do niego i zapytał, czy wszystko jest w porządku. Pastor opowiedział mu, że ma problem, bo nie przewidział takiej sytuacji, że pociąg się nie pojawi. On w tym momencie nie ma żadnych pieniędzy ani funduszy na nocleg i nie zna nikogo w tym mieście. Portier jednak uśmiechnął się do niego i powiedział, że on chętnie mu pomoże, że na dworcu jest pomieszczenie nieużywane, że może on tam przespać się za darmo do rana. Oczywiście wtedy, jako nastolatek, ucieszył się ten pastor, dzisiaj inaczej pastor, i skorzystał z pomocy. W pomieszczeniu było wiele rzeczy, w tym między innymi stara kanapa. Podziękował temu mężczyźnie i obiecał, że się odwdzięczy, kiedy wróci ponownie do tego miasta. Jakiś czas później tak się zdarzyło, że znów był w tym mieście. Bardzo pragnął podziękować temu mężczyźnie, więc zaczął go szukać na tym dworcu. Poszedł najpierw do tego pomieszczenia, w którym nocował, ale było ono bardzo mocno zasłonięte i zamknięte na 7 spustów. Więc zaczął wypytywać ludzi, którzy pracowali na dworcu, o starszego pana. Ludzie byli w szoku w ogóle, gdy usłyszeli, że ktoś udostępnił mu jakieś pomieszczenie na dworcu. Powiedzieli, że jest to niezgodne z regulaminami, że jest to niemożliwe, że doszło do takiej sytuacji. Co jest najbardziej szokujące w tej historii, to to, że na dworcu nie było żadnego stanowiska portiera. Nikt nie kojarzył tego mężczyzny z wyglądu. I każdy zapewniał go o tym, że tak naprawdę taki mężczyzna z takim wyglądem, z takim stanowiskiem nigdy u nich nie pracował. Kolejną historią, jaką chcę się podzielić, została opisana w książce o spotkaniach z aniołami. Matka z córką jechały samochodem w 1977 roku w mroźną zimę ulicami w południowej Dakocie. Za oknami panowała wówczas bardzo wysoka temperatura poniżej zera. Było ciemno, zbliżała się północ. W pewnym momencie ich samochód złapał gumę na drodze i stanął w takim miejscu, że nie było tam ani jakichś zabudowań, ani za bardzo nie przejeżdżali tam żadni kierowcy. No po prostu nie widziały te kobiety żadnej pomocy. Więc no cóż mogły zrobić? Ze względu na wysokie temperatury obawiały się, że no mogą zamarznąć. Zaczęły się modlić i w pewnym momencie oślepił ich blask nadjeżdżającej furgonetki, z której wysiadł starszy mężczyzna, farmer. Oczywiście mężczyzna, jak się zapoznał z ich problemem, postanowił im pomóc, wymienić im te koło. Kiedy tylko to zrobił, kobieta ucieszona odwróciła się, bo chciała mu bardzo mocno podziękować. Jednak mężczyzny nie było. On i jego samochód po prostu jakby znikły w jednej chwili. Nie było to możliwe ani realne, ponieważ z tego miejsca widać byłoby oddalający się samochód. Historia na drodze o osobach, których ktoś pomógł, jest tak naprawdę bardzo wiele. Zawsze jest to tak samo. Komuś coś się dzieje, ktoś miał wypadek na jakimś naprawdę miejscu odległym od głównej drogi. No i ktoś się pojawia, jakaś tajemnicza istota. Nagle pojawia się jakaś osoba uprzejma, miła, która pomaga, która wyciąga, która oferuje pomoc. I kiedy ludzie chcą podziękować, to nie ma tej osoby. W Polsce jest naprawdę dużo takich relacji. Ja zachęcam się zapoznać, poszukać, ponieważ to jest naprawdę niesamowite, że takie historie nas łączą. Te historie znajdują się naprawdę w różnych zakątkach świata. Ja nawet słyszałam od jednego misjonarza historię, że na pustyni, w jakimś kraju arabskim, ktoś po prostu już był wycieńczony i
I nagle tam się pojawił jakiś tajemniczy mężczyzna na wielbłądzie i pomógł tej osobie. No i ta osoba oczywiście podziękowała za jakieś pożywienie, jedzenie, picie i co się stało? No i nagle ten wielbłąd z tym mężczyzną się rozpłynął w powietrzu, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo interesujące. Historia, którą chciałabym opowiedzieć, również została opisana w jednej książce o niesamowitych spotkaniach z aniołami. Historia opowiada o kobietach, które zajmowały się kolportażem literatury chrześcijańskiej w Ameryce Środkowej. Kobiety miały wtedy po 14 lat i razem wieczorem miały zanieść gotówkę do pewnego miejsca. Dziewczyny od pewnego momentu, kiedy szły, zauważyły, że są śledzone. Bardzo się bały. Przez długi okres czasu droga była prosta, a potem był zakręt. Właśnie za zakrętem czekał na nich złodziej, który zażądał, aby one oddały mu torbę z utargiem. Dziewczyny się przeraziły i po prostu wspólnie pomodliły. Nagle, niespodziewanie, w ich stronę zaczął jechać dwóch policjantów na koniach. Spojrzeli oni na dziewczyny i zapytali, czy z czymś mają problem. Dziewczyna opowiedziała oczywiście o próbie kradzieży. Złodziej, kiedy tylko zobaczył mężczyzn, uciekł. Policjanci nie wyruszyli jednak za nim, a jedynie nadzorowali całą drogę dziewczyn, aby bezpiecznie dotarli i oddały utarg. Mężczyźni ci jeździli na koniach. Dziewczyny bardzo się zdziwiły, ponieważ nigdy nie widziały policjantów, aby korzystały z tego rodzaju zwierząt. I kiedy tylko dotarły do tego miejsca i się odwróciły i chciały im podziękować, oczywiście to jest te osoby zniknęły, po prostu nigdzie ich nie było. Najciekawsze w tej historii jest to, że dziewczyny bardzo zaczęły drążyć temat. Dowiedziały się one, że w tamtych regionach policja nie jeździła na konia. Oraz tego, że umundurowanie tych policjantów wcale nie pasowało do umundurowania, które faktycznie nosili policjanci w tamtym regionie. Dziewczyny były pewne, że tak naprawdę to nie byli policjanci, to byli po prostu aniołowie w przebraniu. I niesamowite historie, które są związane z aniołami, dotyczą szczególnej ochrony osób, które działają na rzecz Boga i ewangelizują. Niesamowita historia wydarzyła się w Chinach w 1900 roku. Dla misjonarskiej rodziny przebywającej od dłuższego czasu na placówce w Chinach, rok ten był czasem nieustannej ucieczki przed śmiercią. Rodzina próbowała się wydostać z prowincji Shaanxi, gdzie wciąż zagrażało im niebezpieczeństwo. Rodzina została aresztowana przez miejscową ludność. Wieśniacy oskarżali miejscowe diabły, jak o nich mówili, o suszę i panujący głód. Misjonarze mieli zostać ukamieniowani. Zostali uwięzieni w gospodzie. Oczywiście zaczęli się modlić o ratunek. Kiedy byli więzieni, nagle do gospody wszedł żołnierz, który miał się nimi zająć. Motłoch myślał, że podoficer został wysłany po to, aby raz na zawsze uporać się z tymi uciążliwymi obcokrajowcami, którzy wyznawali inną wiarę. Jak opisywała ta rodzina, od tego mężczyzny biła niezwykła światłość. Był on bardzo miły i dobrze usposobiony. Zgodził się na to, aby wyprowadzić misjonarzy następnego ranka z wioski. Wieczorem rodzina urządziła sobie nabożeństwo, gdzie gorąco się modliła i uwielbiała Boga. Żołnierz rano im towarzyszył w drodze. Po ranku, kiedy właśnie wyruszyli w dalszą drogę, nikt im nie zagrażał, ponieważ miejscowa ludność była zajęta pracą na polu. Rodzina dotarła bezpiecznie do innego punktu misyjnego,
gdzie została otoczona opieką. Jednak ich kłopoty się nie skończyły. Podczas wspólnej modlitwy pan Glower, głowa tej rodziny misjonarskiej, dostał myśl, że jego rodzina powinna uciekać, ponieważ nadal grozi im niebezpieczeństwo. Rodzina, mimo że nie dostała żadnych sygnałów prócz tych natarczywych myśli, zdecydowała się, że posłucha tego głosu intuicji. Więc spakowali się i wyruszyli w dalszą drogę. No i kiedy tak szli i chcieli się przedostać znowu do innego miejsca, znów zostali otoczeni przez lokalną ludność. Wieśniacy chcieli ich ponownie zabić i ukamieniować. Jeden z wierzących Chińczyków kazał im drogę, którą trasą mają iść, aby być może udało im się zbiec. Rodzina obrała wskazany kierunek i wyruszyła szlakiem wzdłuż kał i krzewów. Kiedy już byli u kresu wyczerpania, byli zaskoczeni, ponieważ kiedy się odwrócili, tłum, który ich gonił i składał się z setek ludzi, stał nieruchomo, jakby zaczarowany, bezradnie obserwując uciekinierów. Niestety, podczas dalszej wędrówki rodzina została chwytana i uwięziona. W tym regionie nie było długo deszczu, a misjonarze, obcokrajowcy byli obwiniani za suszę. W więziennej celi chrześcijanie zaczęli prosić Boga o to, aby spadł deszcz. Strażnicy więzienni słyszeli, o co ta rodzina się modliła, ponieważ rodzina specjalnie modliła się w języku chińskim, aby wszyscy, którzy ich oskarżają, wiedzieli, o co oni proszą swojego Boga. Kiedy ta rodzina stała z kolan, nagle stało się coś nieoczekiwanego. Nagle rozpętała się prawdziwa ulewa. Wieśniacy nie mogli w to uwierzyć. Mimo opadów, rodzina nie została zwolniona z więzienia. Strażnicy wyśmiewali ich modlitwy. Chrześcijanie zaczęli się modlić o uratowanie życia, ponieważ mieli zostać zabici. Miejscowa ludność zdecydowała, że do ich celi wpuści opary palącego się opium, a następnie ich ciała zostaną wywleczone, aby je tylko dobić. Przez chwilę narkotyk zadziałał na więźniu. Jednak po chwili cała rodzina odzyskała świadomość. Strażnicy kręcili głowami. Nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Nawet zaczęli usprawiedliwiać swoje postępowanie i swoje niepowodzenie słowami, że stało się to przez ich modlitwy do tego tajemniczego Boga. Kompletnie zaskoczeni urzędnicy, którzy nie przewidzieli takiej sytuacji, bali się zgładzić tych ludzi otwarcie i w biały dzień. I wtedy znów pojawił się ten tajemniczy człowiek, który tym razem powiedział, że ma za zadanie zabrać misjonarzy z Shanxi. Podczas wszystkich swoich gorszych momentów cała rodzina czuła, że mimo wszystkich przeciwności znajduje się pod opieką Boga. Inna historia została opisana w książce o niesamowitych spotkaniach z aniołami. W 1957 roku Sky leżała w szpitalu w San Diego. Słyszała, jak jej rodzina modli się o jej uzdrowienie. Nagle kobieta poczuła, że powinna otworzyć oczy. Przy skraju jej łóżka stał przemiły mężczyzna w białej szacie. Powiedział jej, aby się nie martwiła, bo Bóg wysłuchał modlitw jej rodziny i kobieta będzie zdrowa. Czytając Biblię,
możemy zapoznać się z wieloma przykładami, w których Bóg posłużył się aniołami, by zapewnić konieczny do przeżycia pokarm i napój, gdy nie były dostępne one w naturalny sposób. Taka historia miała miejsce między innymi w życiu Eliasza. Tuż po słynnej konfrontacji z prorokami Baala i zwycięstwie nad nimi, jego życie było zagrożone. Tym razem Jezebel zagroziła, że go zabije. Eliasz stracił wszelką odwagę i uciekł, gdzie pieprz rośnie. W końcu zrezygnowany usiadł pod drzewem i poddał się. Modlił się, mówiąc, w pierwszej Księdze Królewskiej, w rozdziale 19, możemy przeczytać: Panie, zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy od swoich ojców. Bóg jednak nie zamierzał zakończyć służby Eliasza. Jak zainterweniował w tej sytuacji? Mówią nam o tym kolejne wersety, które są naprawdę niesamowite. Potem położył się i zasnął pod tym jałowcem, a wtedy anioł dotknął go i powiedział mu: wstań i jedz. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek pieczony na węgielkach i dzban wody. Jadł więc i pił. Takie historie, mimo że brzmią dla nas niewiarygodnie, nadal mają miejsce. Oto fragment pewnego listu o anioła. Zachorowałem i nie mogłem pracować. Nie miałem nic do jedzenia. Byłem bez pieniędzy i wstydziłem się prosić innych o pomoc. Pewnego dnia zostałem sam, a drzwi na korytarz, przy którym stało moje łóżko, były otwarte. Nagle jakiś mężczyzna wszedł do mojego pokoju ze skrzynką pełną jedzenia. Mężczyzna nic nie powiedział, nawet nie spojrzał na mnie, tylko pozostawił skrzynkę z jedzeniem. Wychodząc, też nie spojrzał w moją stronę. Ale gdy był już przy drzwiach, powiedziałem: dziękuję ci, ale powiedz, kim jesteś. Odwrócił się i uśmiechnął. Powiedział do mnie, że jest aniołem Bożym. Wyskoczyłem z łóżka, ale już go nie było. Mężczyzna zniknął w mgnieniu oka. To już koniec. To jest tylko kilka historii o aniołach. Myślę, że kiedyś wrócę do tego tematu. No jednak szczerze powiem, że mam więcej tematów zebranych. Niestety z upadłymi aniołami ciemności, które nękają ludzi. Tych historii na pewno będzie więcej i sporo. Jeśli znacie jakieś historie związane z działaniem aniołów w waszym życiu bądź waszych bliskich, jakieś wspomnienia sprzed lat, w czasie wojny. Wiem, że również w czasie wojny na Ukrainie również takie są interwencje. Może je znacie, może nie znacie. Jeśli ktoś by chciał, to zapraszam do kontaktu na adres e-mail efezjan612@gmail.com. Nie zapowiadam kolejnego tematu, bo niestety raz mi nie wyszło, więc jak to się napatoczy, na co zbiorę materiały, no to taki temat poruszę.